Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Harvard. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o osobie nieznanej szerszej publiczności, Franciszku Harvacie. Wokół niego i prowadzonej przezeń działalności zawodowej, najpierw dla monarchii austro-węgierskiej, a później odrodzonej Rzeczypospolitej, skupiają się najistotniejsze kwestie dla naszych rozważań o służbach specjalnych odrodzonej Polski, a także ważne postaci. Franciszka Harvata przywrócił historii Jerzy Gaul, który m.in. dokonał kwerendy dokumentów w wiedeńskich archiwach związanych z działalnością Harvata w latach 1914-1918. I w tym odcinku podcastu korzystam z jego właśnie prac. Przede wszystkim zaś tajna misja nadkomisarza policji Franciszka Harvata w Warszawie, lipiec-sierpień 1917 roku, opublikowanego w Przeglądzie Historycznym z 2002 roku, numer 93/4, oraz Franciszek Harvat od austro-węgierskich służb informacyjnych do dyplomacji II Rzeczypospolitej, opublikowany w Sekretna Wojna 3 z dziejów kontrwywiadu II RP pod redakcją Zbigniewa Nawrockiego z 2015 roku. Zresztą w niedalekiej przyszłości będę omawiał polskie służby wywiadowcze okresu I wojny światowej. Tak, były takie. Wykorzystam wówczas książki Jerzego Gaula, by przedstawić ten barwny pejzaż spec-służb, bo wbrew pozorom działo się wiele, bardzo wiele. A ja opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, iż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego, a także publicznego, oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza portal szkoleniowy w tych właśnie zakresach, nad którym bardzo intensywnie pracuję. Niedługo rusza również tak zwana landing page, czyli strona internetowa, za pośrednictwem której możesz zapisać się na otrzymywanie informacji o organizowanych przeze mnie kursach online. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię, a także piszę. Całkiem niedawno wraz z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem wydaliśmy Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Jest już dostępna w sprzedaży, a nasza trójka ruszyła z pracą nad kolejną książką w tym cyklu pod roboczym tytułem Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty zbierania, analizy i zarządzania biznesowymi danymi wywiadowczymi. Jako wydawcę wybraliśmy to samo co poprzednio, wydawnictwo Diffin. O wszelkich postępach będę informował na bieżąco. Ponadto bardzo chciałbym Cię zaprosić na szpiegul.pl Intelligence Blog, gdyż jest to centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie. Jeśli nie chcesz niczego przegapić, to całkiem niezłym pomysłem jest zasubskrybowanie newslettera właśnie na stronie szpiegul.pl. A przy okazji otrzymasz darmowego e-booka mojego autorstwa, w którym przeczytasz o podręczniku metod pracy wywiadu Armii Czerwonej w latach 20. XX wieku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! Życie Franciszka Harvata, urodzonego w 1881 roku, to życie, które nas interesuje, można podzielić na kilka etapów. Pierwszy to droga do służby policyjnej, a później kontrwywiadowczej dla podwójnej monarchii. Kolejny to udział naszego bohatera w walce kontrwywiadowczej Austro-Węgier przeciwko carskiej Rosji. Ten etap musimy oddzielić od siebie na dwa podokresy.
Praca w ramach oddziału informacyjnego Naczelnej Komendy Armii, tzw. AOK, w czasie rosyjskiej okupacji Galicji, czyli od września 1914 roku do kwietnia 1915 roku oraz po wyparciu stamtąd Rosjan od maja do listopada 1915 roku oraz drugi podokres działalność w oddziale informacyjnym Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, tzw. MGG, w Lublinie. Od listopada 1915 roku do listopada 1918 roku. Ostatnim etapem działalności zawodowej Chrwata są to lata 1918-1939, gdzie pełnił służbę zagraniczną dla odrodzonej Rzeczpospolitej, a konkretnie to służbę wywiadowczą, konsularną i dyplomatyczną, między innymi w krajach bałtyckich. Do chwili wybuchu wojny w 1939 roku pracował na Litwie. Po zawarciu Układu Sowiecko-Litewskiego z 10 października 1939 roku, przekazującego Litwie Wilno i zachodnią część Wileńszczyzny, Harwat złożył 12 października notę protestacyjną. Po negatywnej odpowiedzi litewskiego MSZ z 14 października 1939 roku podjął decyzję o natychmiastowym wyjeździe z Litwy wraz z całym personelem dyplomatycznym. Następnie dotarł do Francji, gdzie zarzucono mu samowolne zlikwidowanie placówki w Kownie. Zaś po upadku Francji wyjechał do Portugalii, stamtąd do Brazylii, gdzie zmarł na atak serca. Franciszek Harwat urodził się 12 kwietnia 1881 roku w Stanisławowie w Galicji. Gdy ukończył prawo w 1905 roku, podjął służbę w administracji monarchii austro-węgierskiej na Bukowinie. Niedługo potem dostrzeżono jego talenty intelektualne i przeniesiono go do dyrekcji policji w Czerniowcach. Jego kariera może i zawrotna nie była, ale nie mógł wówczas narzekać. W 1910 roku awansował na referenta, w październiku 1911 roku został prowizorycznym komisarzem policji dyrekcji policji we Lwowie. W 1912 roku został już komisarzem policji, a w maju 1913 nadkomisarzem. Wybuch I wojny światowej zastał go na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika Departamentu Policji Państwowej we Lwowie. Mam nadzieję, że pamiętasz z audycji OSS 014 Akrybia oraz OSS 015 CK Wywiadowcy, iż austro-węgierska policja nie zajmowała się jedynie zapewnianiem ładu i porządku, ale i ochroną przed działalnością wywiadowczą państw obcych oraz wywrotową, jak to tajna policja. Z uwagi na ówczesną sytuację geopolityczną, działania kontrwywiadowcze skierowane były przeciwko carskiej Rosji. Z tego też powodu Harwat znajdował się na pierwszej linii frontu w czasach sprzed wojny, współpracując z Głównym Urzędem Wywiadowczym we Lwowie. Z tego właśnie powodu znalazł się w centrum wydarzeń wynikających z działań niepodległościowych osób skupionych wokół Józefa Piłsudskiego. Co prawda pierwsze inicjatywy z lat 1906-1907 nie przyniosły rezultatów, ale doprowadziły do kontaktów z Piłsudskim i doszło do nich już na przełomie 1908 i 1909 roku. Od samego początku w kontaktach tych uczestniczyli najbliżsi współpracownicy Piłsudskiego: Witold J. Konarkiewicz, Walery Sławek i Aleksander Malinowski. I już podczas rozmów, które odbyły się 10 marca 1909 roku w Wiedniu, przedyskutowano warunki współpracy PPS frakcji rewolucyjnej z wywiadem austro-węgierskim. Bezpośrednio we Lwowie kontakty ze strony polskiej niepodległościowej utrzymywał Witold J. Konarkiewicz, zazwyczaj za pośrednictwem Franciszka Harwata. I nie ukrywajmy, to właśnie ta bliska współpraca zaważyła na losie naszego bohatera w już odrodzonej Polsce. Gdy wybuchła I wojna światowa, prezydium policji i namiestnictwo zostały ewakuowane do Białej, zaś główną kwaterę AOK przeniesiono do Nowego Sącza. Jednocześnie Lwowska Dyrekcja Policji oddała do dyspozycji oddziału informacyjnego AOK dwóch policjantów. Jednym z nich
był Franciszek Harwat, od 23 grudnia 1914 roku pozostający w wyłącznej dyspozycji służbowej oddziału informacyjnego AOK. Pierwszym zrealizowanym przez niego zadaniem było zorganizowanie we Lwowie tajnej komórki wywiadowczej. Jego efektywność zrobiła wrażenie na przyłożonych i już pod koniec grudnia 1914 roku został szefem nowo utworzonej, ruchomej, czyli mobilnej placówki wywiadowczej w Nowym Sączu. Nie była to rozbudowana komórka. Do pomocy miał jednego urzędnika i dwóch agentów policji. Zaś do zadań placówki, która formalnie rozpoczęła działalność 1 stycznia 1915 roku, należało werbowanie agentury na potrzeby organów wywiadu, udzielanie pomocy agentom wysyłanym i wracającym zza linii frontu oraz służba defensywna, czyli kontrwywiadowcza, a także informowanie AOK o wydarzeniach politycznych. I z tych zadań mobilna placówka wywiadowcza Harwata wywiązywała się znakomicie, pomimo trudnych warunków, w których działała. Wiele czasu zabierały procedury biurokratyczne, to znaczy składanie oświadczeń i przekazywanie akt do sądów wojskowych, często bardzo odległych, przed którymi toczyły się sprawy karne przeciwko osobom podejrzewanym o szpiegostwo. Pod koniec kwietnia 1915 roku Franciszka Harwata przydzielono do sztabu 11. Armii Niemieckiej w charakterze kierownika placówki kontrwywiadowczej. Zaś gdy tylko odzyskano Galicję Wschodnią, to był koniec czerwca 1915 roku, zaczął pełnić obowiązki kierownika resortu Policji Państwowej i Defensywnej Służby Wywiadowczej w Komendzie Miasta Lwowa, choć na okres 3 miesięcy, to jest od września do listopada 1915 roku, był oddelegowany do Oddziału Informacyjnego Komendy II Armii jako kierownik kontrwywiadu. Do jego obowiązków należało m.in. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań politycznych poświęconych analizie aktualnej sytuacji na obszarze okupacji austro-węgierskiej i niemieckiej oraz działalności głównych partii politycznych. A przy okazji tylko nadmienię, że we wrześniu władze austro-węgierskie utworzyły w południowej części Królestwa Polskiego Generalne Gubernatorstwo Wojskowe ze stolicą w Lublinie. Zaś działalność Harwata cieszyła się uznaniem szefów austro-węgierskich służb informacyjnych. Wówczas utrzymywał on kontakty z wieloma polskimi dziennikarzami i politykami, od których uzyskiwał dane dotyczące politycznych wydarzeń w Królestwie Polskim. Szczególnie intensywne więzi łączyły go ze środowiskiem piłsudczykowskim, zwłaszcza zaś z Witoldem Jotko Narkiewiczem. Jedno z najważniejszych wydarzeń, czyli spotkanie, w którym miał wziąć udział Harwat oraz Kazimierz Sosnkowski, a być może i Piłsudski, miało odbyć się 22 lipca 1917 roku. Jednakże do niego nie doszło. W nocy z 21 na 22 lipca Piłsudski i Sosnkowski zostali aresztowani przez niemiecką Feldpolizei. Harwat starał się uświadomić władzom, iż był to wyjątkowo nieodpowiedni moment oraz iż w wyniku aresztowania notowania Piłsudskiego zdecydowanie wzrosły jako męczennika sprawy narodowej. Zdarzenia te miały bowiem miejsce tuż po kryzysie przysięgowym i internowaniu wielu legionistów. Pamiętaj, że całą Europą wstrząsnęły wydarzenia rewolucyjne w Rosji w marcu 1917 roku. Chodzi o rewolucję lutową. Kwestia nazewnictwa miesięcy związana jest z tym, jakim kalendarzem się posługujemy. Według kalendarza gregoriańskiego rewolucja wybuchła 8 marca 1917 roku i nazywamy ją rewolucją lutową. Rządy rewolucjonistów obaliły monarchię w Rosji, a kierownicze kręgi monarchii austro-węgierskiej zdały sobie sprawę z niebezpieczeństwa płynącego z ruchu robotniczego rosnącego w siłę. I wówczas Austro-Węgry faktycznie wycofały się z wojny, przerzucając niejako polskie oddziały legionowe do wojsk niemieckich, jako tak zwany polnische Wehrmacht, tymczasem nazywany jako Polski Korpus Posiłkowy.
Kto zaś odmówił złożenia przyrzeczenia na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II, został internowany jako element niepewny i wrogi. Odmówił również sam brygadier Piłsudski i został aresztowany 22 lipca 1917 roku, gdy pojechał do Warszawy, fałszując rozkaz wyjazdu, chcąc spotkać się właśnie z Harwatem. Wcześniej jednak Harwat informował swoich cesarsko-królewskich przełożonych w przedkładanych im sprawozdaniach, iż masy wrą w rewolucyjnym fermencie, zaś ustąpienie lewicy, w tym także Piłsudskiego z tymczasowej Rady Stanu, spowodowane były chęcią nakłonienia tych mas do tworzenia rewolucyjnych komitetów z przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Organizacji Wojskowej i tworzonych przy Legionach Polskich Rad Żołnierskich. Wniosek nasuwał się sam. Droga, którą chciała kroczyć lewica, a więc sam Piłsudski, to rewolucja. Z uwagi na ogromne wrzenie i pogłębiającą się wrogość do Niemców, liczono się wówczas z jej wybuchem w najbliższych tygodniach. Liczono również na poparcie w Galicji i wyrażono przekonanie, że w najbliższym czasie dojdzie w podwójnej monarchii austro-węgierskiej do rewolucyjnych spisków. W nocy z 21 na 22 lipca nastąpiło zaskakujące także dla Chorwata aresztowanie, którego nie aprobowała zarówno lewica, jak i większość apolitycznej ludności. Jednakże aresztowanie Piłsudskiego i Sosnkowskiego nie położyło kresu misji Chorwata w Warszawie. Nadal spotykał się z przedstawicielami lewicy i prowadził polityczne rozmowy. Zakończył ją 6 sierpnia i wysłał ostatnie sprawozdanie, z którego jednoznacznie wynika, iż jego zdaniem, jeśli chce się oddziaływać na ideologię lewicy, można to osiągnąć tylko w przypadku równoczesnego wpływania na stosunki polityczne. Jeśli chce się wywrzeć wpływ na lewicę, trzeba najpierw oddziaływać na uwarunkowania jej polityki. Harwat tak określił ówczesne zadania taktyczne lewicy. Walka polityczna przeciw mocarstwom centralnym, w której przeszła już od opozycji do obstrukcji. Polityczna walka przeciw krajowemu kompromisowi. Walka o demokratyzację i nacjonalizację narodu. Demokratyzację poprzez pokonanie konserwatystów, zaś nacjonalizację w sensie dążenia do pełnej samodzielności przez tworzenie takich własnych instytucji państwowych jak rząd, parlament i armia. Harwat wyciągnął więc wniosek. Pozyskanie polskiej lewicy dla polityki Austro-Węgier oznaczałoby odwiedzenie jej od własnego programu, co było niemożliwe do wykonania, wskutek czego porozumienie w takiej sytuacji było niemożliwe. Intensywna działalność prowadzona przez Harwata, nieprzerwanie od wybuchu wojny, miała swoją cenę. Dnia 30 czerwca 1917 roku przesłał on do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podanie o przesunięcie go w stan spoczynku z powodów zdrowotnych. Prośbę motywował długoletnią pracą w dyrekcji policji we Lwowie oraz współpracą z oddziałem informacyjnym AOK i armią w polu w wyjątkowo trudnych warunkach i w nieustannym napięciu. Podkreślił, iż w ciągu 5 lat ani razu nie skorzystał z urlopu, a napięcie nerwowe spowodowało, że jego dalsza praca w charakterze urzędnika policji nie była możliwa bez wzrastającego niebezpieczeństwa dla stanu jego zdrowia. Jednak z dalszej części podania wynika, że najważniejszą przyczyną złożenia przez Harwata prośby o przesunięcie w stan spoczynku były jego wręcz wrogie stosunki z polskimi środowiskami politycznymi w podwójnej monarchii. Władze habsburskie podjęły pewne działania w kierunku awansowania Harwata na radcę policji, ale nie obyło się bez trudności. Pojawiły się znaczne różnice w podejściu do propozycji jego awansowania i to pomimo poparcia wniosku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na propozycję awansowania nie miały bowiem ochoty najwyższe władze wojskowe. W końcu 6 kwietnia 1918 roku minister spraw wewnętrznych awansował Harwata na tymczasowego radcę policji w dyrekcji policji we Lwowie. Tymczasowego.
współpraca ze służbami specjalnymi podwójnej austro-węgierskiej monarchii habsburskiej nie przeszkodziła Harwatowi w podjęciu służby dla niepodległej Rzeczpospolitej. Nie był to również odosobniony przypadek. Warto bowiem zdać sobie sprawę z tego, iż o ile Polacy w czasie zaborów nie mogli służyć w służbach wywiadowczych, kontrwywiadowczych oraz tajnej policji politycznej Rosji czy Niemiec, to jednak zupełnie inna sytuacja panowała w CK państwie. I z tego też powodu zarówno nasz bohater, jak i na przykład generałowie Włodzimierz Zagórski, Józef Rybak mogli służyć drugiej RP. Wszystkich trzech łączy i to, że byli zaangażowani w obsługę polskiej agentury współpracującej ze służbami Austro-Węgier. Franciszek Harwat podjął pracę w służbach zagranicznych II Rzeczpospolitej. Dlaczego tam? Cóż, wydaje się, iż spowodowane to było tym, że od listopada 1918 roku do lutego 1919 roku Witold J. Konarkiewicz był kierownikiem sekcji politycznej MSZ, a następnie kierownikiem sekcji wschodniej tegoż resortu. Zaś działalność konsularna i dyplomatyczna Harwata nie oznaczała, że odszedł od pracy wywiadowczej. Współpracował bowiem z oddziałem drugim Sztabu Generalnego Głównego Wojska Polskiego, choć sama współpraca bywała ciężka. W 1921 roku wyjechał na placówkę do poselstwa RP w Charkowie przy rządzie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, zaś od 10 lipca 1922 roku do 26 sierpnia 1923 roku kierował nim z tytułem charge d'affaires, pozostając również konsulem generalnym. Wypełniając swoje obowiązki, Harwat prowadził także działalność wywiadowczą i zorganizował sieć informatorów, swoją własną sieć. Do samej współpracy z nimi wciągnął innych dyplomatów z placówki. I na tym właśnie tle doszło do konfliktu z kapitanem Wacławem Koenigiem, kierownikiem placówki wywiadowczej Alfa oddziału II Sztabu Głównego w Charkowie. Dwójka wiedziała, że ze względu na trudności w poruszaniu się w terenie nawet obywateli ZSRS, prowadzenie systematycznego wywiadu było praktycznie niemożliwe. Zaś Harwat, tworząc konkurencyjną wobec oddziału drugiego siatkę wywiadowczą, mógł doprowadzić do dekonspiracji. Z tego też powodu Koenig negatywnie ocenił poczynania Harwata. Zarzucił mu nadmierną aktywność i samodzielne prowadzenie wywiadu, co w końcu doprowadziło do aresztowania wszystkich agentów, a według ówczesnej nomenklatury to wszystkich konfidentów i mężów zaufania. Następny etap zagranicznej kariery Harwata związany był z państwami bałtyckimi. Po rozpadzie carskiego imperium wydawało się, że zarówno Rzeczpospolita, jak i kraje bałtyckie porozumią się w celu utworzenia polityczno-wojskowego bloku o charakterze obronnym, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa przed ewentualną ekspansją bolszewickiej Rosji. To było realne zagrożenie, a koncepcja poniosła porażkę. To jednak był już rezultat niemieckich działań w Finlandii. O tym dowiedział się polski rząd właśnie w wyniku działań Franciszka Harwata i Finlandia została zaliczona do tzw. drugiej grupy państw rozpoznania wojskowego. Sporządzane przez niego raporty świadczyły o braku stabilnego kierunku współpracy polsko-fińskiej, także w zakresie współpracy wywiadowczej, która była podejmowana przez polski ataszat wojskowy w Helsinkach. Po zakończeniu etapu fińskiego, od początku 1936 roku Franciszek Harwat reprezentował Polskę w stolicy Łotwy, gdzie przebywał do 30 marca 1938 roku, a resztę służby dyplomatycznej do chwili wybuchu wojny pełnił w Kownie na Litwie. I na dziś byłoby to na tyle. Wydawać by się mogło, iż praca jednego człowieka nie ma większego znaczenia. Jednak historia Franciszka Harwata pokazuje nam coś zupełnie innego. Wszystko zależy od tego, co i jak się robi, bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam cię tym bardziej.
a ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam ogromną prośbę do Ciebie. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób ten podcast w końcu dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl. Okiem Służb Specjalnych. Cześć!